22 dzień marca. Dzisiaj Kościół daje nam do rozważenia następujące słowa kolekty. Boże, Ty nagradzasz sprawiedliwych, a pokutującym grzesznikom udzielasz przebaczenia. Wysłuchaj nasze błagania i udziel nam odpuszczenia grzechów, które wyznajemy. Dyscyplina i samozaparcie, jakie praktykujemy, jakie staramy się podejmować w tym czasie Wielkiego Postu, mają na celu pokutę, aby wszystko w nas skierować na właściwą drogę, aby wszystko w nas oddać Panu, aby to, co złe, co oddala nas od Boga, co powoduje, że schodzimy z tej właściwej ścieżki, zostało wyprostowane, przywrócone znowu na ten właściwy tor. Dlatego prawie, myślę, że możemy pokusić się o stwierdzenie w połowie tego czasu Wielkiego Postu, postawmy sobie na nowo to pytanie. Czy umrzesz dla siebie w czasie tego Wielkiego Postu, aby Jezus mógł żyć i działać przez ciebie? W Dziejach Apostolskich znajdziemy taki wers: bądźcie gorliwi więc i nawróćcie się. Środa Popielcowa, która otwierała ten czas Wielkiego Postu, była dniem, kiedy przyjmowaliśmy na nasze głowy popiół. W tradycji żydowskiej, w tradycji Starego Testamentu bardzo często spotykamy praktykę, pokutną praktykę posypywania głów popiołem. Zastanówmy się dzisiaj, co zostało z naszych postanowień na Środę Popielcową? Wiatr, pewnie woda, usunęły już popiół z naszych głów. Czy jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, co nas motywowało w tą Środę Popielcową? Jakie były nasze postanowienia? Na pewno zechcieliśmy, jak Hiob, usiąść na popiele i podjąć pokutę. Na pewno chcieliśmy się nawrócić. Ale jak mówią, droga do piekła jest wybrukowana dobrymi postanowieniami, dobrymi życzeniami. Zechciejmy przemyśleć jeszcze raz naszą drogę. Zastanówmy się, czy nie skusił nas jakiś zakręt. Czy może nie wpadliśmy na rondo tak modne w ostatnim czasie na naszych drogach i się kręcimy i nie możemy trafić na właściwy zjazd. Kościół przychodzi nam z pomocą. Sakrament pokuty i pojednania. Jezus czekający na nas ze swoim przebaczeniem, aby po raz kolejny przywrócić nas na właściwą drogę i wskazać nam właściwy kierunek. Co zostało ze Środy Popielcowej w naszych sercach?